wózki Highwind, różnice w naprężeniu wstępnym. Naprężenie wstępne w wózkach zależy od wymogów dokładności pozycjonowania wózka. Jest to jedno z kryteriów przy doborze odpowiedniego produktu do danej aplikacji. Różnice w naprężeniu wstępnym w wózkach firmy Highwind zostaną pokazane na przykładzie dwóch wózków serii HGW30HC. Pierwszy wózek to HGW30HCZOH, gdzie HGW oznacza wózek szeroki w wykonaniu kołnierzowym, rozmiar 30. HC wersję długą wózka. Oznaczenie ZOH informuje o napięciu lekkim wózka. Drugi wózek ma identyczne parametry, zaś naprężenie wstępne średnie oznaczane jako ZAH. Każdy wózek jest zapakowany w karton, pierwszą niebieską folię ochronną oraz drugą zgrzaną folię. Ten sposób pakowania zapobiega wydostawaniu się środka smarnego na zewnątrz. Dodatkowo w opakowaniu znajduje się smarowniczka. Wózki z zewnątrz wyglądają tak samo i mają takie same wymiary. Każdy wózek posiada od spodu listwę zabezpieczającą, która zapobiega wypadaniu kulek. Po przesunięciu jej można dostrzec kulki. Montaż wózka. Na płycie montażowej jest tylko nacechowana informacja o rodzaju i wielkości wózka. Konieczne jest sprawdzenie, czy krawędź na prowadnicy jest oszlifowana i gładka. Należy przyłożyć wózek do szyny na wysokości równej powierzchni i delikatnie wsunąć wózek na prowadnicę. Listwa zabezpieczająca wózek będzie potrzebna ponownie przy demontażu. Po lewej stronie znajduje się wózek z naprężeniem lekkim ZOH. Mniejsza średnica kulek powoduje, że można go łatwo przesunąć przy użyciu niewielkiej siły. Nie ma dużych oporów ruchu, ale też nie ma dużej precyzji. Wózek po prawej stronie ma naprężenie średnie ZAH. W celu przesunięcia tego wózka wymagane jest użycie większej siły. Opór jest na tyle duży, że przesunięciu ulega cały zestaw. Demontaż wózka. W celu demontażu wózka z prowadnicy należy przyłożyć listwę zabezpieczającą równo do prowadnicy szynowej i wolnym ruchem nasunąć wózek na listwę. Nieodpowiednie przyłożenie listwy i brak precyzji mogą spowodować wypadnięcie wszystkich kulek.